Sodexo Polska, jako członek grupy Sodexo Alliance, od lat współpracującej z Federacją Skautingu Europejskiego, miało przyjemność uczestniczyć w przygotowaniu i obsłudze logistycznej Międzynarodowego Zlotu Przewodniczek i Skautów Europy Eurojam 2003. Organizowany co 10 lat Eurojam po raz pierwszy odbył się w Polsce. W zlocie trwającym od 2 do 11 sierpnia wzięło udział ponad 9 tysięcy skautów i przewodniczek z 20 krajów Europy i Kanady. Uczestnicy zlotu obozowali w tradycyjnym skautowym stylu, pod rozbitymi przez siebie namiotami. Samodzielnie zbudowali obozowiska, sami również przyrządzali wszystkie posiłki. Naszym głównym zadaniem było jeszcze przed rozpoczęciem zlotu dostarczenie w 7 tirach 150 ton niepsującej się żywności, takie jak olej, makaron, ryż, konserwy, kawa, herbata, dżemy i przyprawy. A następnie zorganizowanie regularnych dostaw pozostałych produktów żywnościowych. Dla 1200 zastępów rozlokowanych w ponad 60 biwakach na terenie około 150 hektarów. Dostawy Sodexo były dostosowane do 3 jadłospisów – francuskiego, włoskiego i polskiego, a obejmowały ponad 6 ton mięsa i wędlin, ponad 5 ton produktów nabiałowych, około 30 ton warzyw i owoców oraz wiele innych produktów. Akcje Żelazko zaangażowane były różne działy i jednostki naszej firmy, jak również wiele lokalnych i ogólnopolskich dostawców. Na miejscu znajdował się cały czas nasz zespół, który w ścisłej współpracy ze służbami logistycznymi organizatorów czuwał nad sprawnym przebiegiem operacji. Uczestnicy zlotu mogli spotkać ekipę Sodexo codziennie, gdy wspólnie z wyznaczonymi harcerzami rozwoziła o ściśle określonych porach produkty spożywcze do ponad 60 punktów logistycznych rozmieszczonych na terenie zlotu. Była to bardzo skomplikowana akcja, obejmująca szereg zagadnień z zakresu planowania i koordynacji dostaw pochodzących od kilku dostawców jednocześnie i obejmujących szeroki asortyment produktów. Dla przykładu do harcerzy docierało codziennie 3,5 tysiąca jagodzianek, 3,5 tysiąca bochenków chleba, 1,5 tony mięsa i od 4 do 5 ton warzyw i owoców zapakowanych osobno dla każdego zastępu. Oprócz dostarczania produktów, zadbaliśmy o dobre samopoczucie francuskiej grupy kwatermistrzowskiej, dostarczając jej smaczne posiłki w okresie poprzedzającym rozpoczęcie zlotu. Ponadto mieliśmy zaszczyt przygotować w dniu 6 sierpnia uroczystą kolację dla organizatorów i zaproszonych gości, która odbyła się z udziałem jego eminencji kardynała Józefa Glempa. Zespół Sodexo musiał stawić czoło nie tylko ogromnym rozmiarom przedsięwzięcia, ale też niespodziewanej burzy, upałom oraz codziennym drobnym sprawom życia obozowego. Praca ze skautami przyniosła nam ogromną satysfakcję. Podziwialiśmy doskonałą organizację i panującą atmosferę pracy zespołowej i jedności, która okazała się bardzo bliska uznawanym przez nas wartościom. Czuwaj!